i dajesz ogłoszenie do Życia Warszawy. Wynajmę cudzoziemca. No proszę, no i co? Cudzoziemiec się jeden za drugim zgłasza. No. I zawsze weźmiesz od każdego 150 dolarów miesięcznie. Nie ma złotówek, co? Dolary, dolary, nie ma złotówek, co? W Polsce może i są, ale brudasy nie chcą płacić złotówek. Biorą tak, bierze taki co ma i do ciebie. No i no, dobra, no i 150 co? Dolarów weźmiesz, a w razie Murzyna to nawet i 170. I no widz, że 150, że czarny no, Murzyn no, 150 no. dolarów. Miesięcznie, jak tak policzysz, to licząc 120 zł za dolar, najtańszym kursem, jaki od 10 lat był, to po 3 latach masz tak.